Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tym razem jesteśmy w oddziale 072 Rumia. W oddziale tym już kiedyś gościliśmy. Byliśmy tutaj u kolegi Mariana Wieczorka, a tym razem odwiedzamy kolegę Krzysztofa Szymańskiego. Oddział Rumia liczy około 50 hodowców. Tutaj oprócz właśnie takich wymienionych nazwisk, jakie są jeszcze takie nazwiska czołowych hodowców? No, Zwara, Wieczorek już mówiłeś. Szygielski jest dobry hodowca, taki pilny, Bujak, ale trochę teraz się opuścił, ale młodzi narastają, nie? To dobrze, a oddział liczy, tak jak powiedziałeś, 50 hodowców, nie jest to za duża ilość, to jest tyle chyba, co powinno być w oddziale minimum, tak. Chyba, żeby było, ale, że tak powiem, jak mówisz, młodych jest dużo u Was, tak? Młody, no, zaczynają się wpisywać młodzi, to jest dobry znak. Dobry znak. Także może nie zaginie to w ogóle, to w oddziale Rumia, co miało niby kiedyś zaginąć. Rozumiem, a Ty tutaj lotując, powiedz o sukcesach, jakie tutaj odnosiłeś. Największym sukcesem Twoim tutaj podczas tych lat, co latasz, to jaki był? No, to miałem pierwszy zespół lotników Polski, mistrzem okręgu gdańskiego kategoria maraton, wicemistrzem regionu maraton. W pierwszej 30 w Polsce w 2007 roku miałem 9 gołębi. Drugiego gołębia, trzeciego, 16 wkładem, 16 konkursów. No i tak, te wyniki zawsze w czołówce i w okręgu i w oddziale, w regionie się tam kwalifikują. A teraz teraz ile masz gołębi w hodowli? W tej chwili jest rozpłodowych jest 15 par, 60 młodych. No i 66 lotujących. Lotujących. A teraz a propos, wracając do lotów, to po którym locie jesteście już teraz? Po piątym, szóstym? Po piątym locie. I jak tam, na jakim pozycji mniej więcej jesteś? Z typowanej 50 jestem trzeci, z całości drugi. Drugi, rozumiemy. A teraz ten lot, który był w niedzielę, ile gołębi dałeś na ten lot? Włożyłem 66, 13 brakuje. Tak 13 że... brakuje, to dość 12, ciężki lot był. 12 rocznych i no i jeden ze sprowadzonych Belgów, jeden z najlepszych moich gołębi. Stary weteran został, nie? Gołębie, które posiadasz tutaj i lotujesz, to są gołębie jakich ras? To jest, najwięcej to jest deklak, nie? Z deklaków. Teraz dwa lata temu sprowadziłem od kolegów łepuchów, Marcela Albert tam z tej linii, bardzo dobrze się spisują. Roczne mają tam po 4 konkursy. No i dużo jest od Andrzeja Gładzika, nie? Tylko to jest, co gołębie nie tak może uodpornione na ciężkie loty, ale są szybkie gołębie. Nie? To głównie Janseny to są, tak? Tak, z tych, tak, takich tak, linii Jansena, co kolega Andrzej posiada. W tamtym roku testowałem tego młode. To tam kilka miało na 7 wkładem, po 6 konkursów, po 5, także dobrze się spisały, no ale... Znaczy to były oryginały, którym lotowałeś, tak? Tak, mhm. Po oryginałach młode od niego, nie? Od Gładzika. Ale w tym roku jest ciężki sezon. To w dwóch lotach zgubiłem 20 gołębi. To niektórzy może i tak mało. I z tego co powiedziałeś, to roczniaki, ale widzę, tak? Tak, same roczniaki giną i nie wiadomo jaka jest przyczyna tego, ale roczniaki giną, nie? Aha. Tutaj co stoimy, tu masz gołębniki jedyne, które posiadasz, czy jeszcze jakieś inne masz gołębniki? Nie, tylko tu są, tu jest... lotowa część, tak? Lotowa część z gniazda, tam w środku są wdowy, z tyłu rozpłód i tu młode. Aha, to może co, pokażemy teraz hodowcom, kolegom, jak wygląda tam u Ciebie w gołębnikach. Jesteśmy we wnętrzu jednego z gołębników lotowych u kolegi Krzysztofa. Tutaj zwróćmy uwagę na jak jest zbudowany. Kolega Krzysztof ma taki rusz drewniany. On jest bardzo wysoko w stosunku do innych, co oglądaliśmy, umieszczony. To jest około 60-70 cm nad ziemią, tak? I, ale to, żeby kolegom od razu powiedzieć, to nie jest tak, że on jest nad ziemią, ponieważ tylko, bo wszystkie boki, które się znajdują wokół gołębnika są osłonięte taką pleksą i nie ma tutaj przeciągów dzięki temu, tak? Tak. Dobrze. Tutaj kolega ma gołębie, widzimy tutaj są ich cele, każda kolorowa, jest to kolorowanie, to jest to, żeby sobie zapamiętywało łatwiej, tak? No tak jest, jak się przy parowaniu, później przy jajkach, one tak bardziej pamiętają, nie? Wracając, przepraszam, do budowy, to jeszcze zobaczmy szczegóły. Tutaj jest taka ciekawostka, tutaj mamy siatkę metalową w suficie i u góry jest taki wywiecznik, nie wiem, czy go dobrze będzie widać, ale to jest taka część wysunięta ponad jeden kalenicę dachu i tam się znajduje siatka i wtedy to chyba zapewnia prawidłową wentylację, tak? Aha. Wszystko idzie do góry. Czyli tutaj w lecie, jak tam są te upały czy coś, nie ma... Nie czuć tego. Aha, rozumiem. Tutaj masz gołębie, które teraz z tego lotu wróciły, co tak? Wszystko po tym locie, tak. Pokażmy jakiegoś może lotnika czołowego, co masz tutaj. No co, tu jest tak. Ten, co tu siedzi. To pokażmy go może. Ten nakrapiany.
ten to jest syn, już sekundę, syn 7. A może go od ręki weźmiemy, pokażemy od razu skrzydełko, kolego, ciężko będzie złapać. Dobra, to nie będziemy łapać. Tak, środek wiedź. Tak, tak, pokażę. O, ten co przodem, to ten tak, krapiany. Tak, taki ciemny tak. Nakrapiany, widzę go, tutaj zobaczmy go. To jest syn 762 tej słynnej pary. Z twojej pary rozpłodowej, tak. To jest gołąb z jakich ras to był gołąb? To jest Ardeny. Ardeny, tak? Ja. Arden Deklak, nie? To jest ta para. I to jest gołąb, który w tamtym roku zdobył 3, o tu on siedzi akurat. Może go widzimy. Bo to jest gołąb po numerze 38, tak? 60 coś tam. Tak, 38-61. Tak. Który zdobył trzecie miejsce w okręgu w maratonach w klubie dalekodystansowym. Dwa loty przeleciał w konkursie. Trzecie miejsce w okręgu gdańskim zajął. Tu macie klub hodowców gołębi dalekodystansowych, tak. Jak on się nazywa? Ma jakąś nazwę, czy tak sobie sami robią? To jest klub gołębi daleko, ten co ma skrzydło włamane. Na ten. To jest klub hodowców dalekodystansowych pod patronatem PZKGP okręg gdańsk, nie? Aha. No, później tu jest ten następny nakrapiany. To jest brat ten taki z żółtą obrączką. Tak, to jest brat tej 762, 78 konkursów. Ja tylko wspomnę kolegom, że my tutaj operujemy numerami tych gołębi, złota para, mówimy numery tych gołębi, podajemy, ale wszystkie te gołębie, które kolega Krzysztof wymienia, one są na stronie internetowej u nas na www.golębie-szymański.pl i tak samo można wejść do nas i sobie zobaczyć. To jest roczny, cztery, ten niebieski? Tak, cztery konkursy i też po tej 762 samicy, tylko po jednym samcu. Rozumiem. Tutaj ile gołębi przebywa normalnie? Tu jest 40 cel, 44 cele są i tak prawie są, które są tego, to są nieczynne, ale w tym roku akurat były wszystko wykorzystane, bo miałem więcej samic i musiałem samca dokoptować, nie? Bo wiadomo, że samice lepiej lecą i w tej chwili się stało, że to co zginęło te roczne, to przede wszystkim samce poginęły, nie? Tutaj jak widzę, że te gołębie są w bardzo dobrej kondycji takiej, to a dbasz, stosując jakie preparaty, na czym bazujesz, na jakichś ziołowych preparatach, ja na czym? W tym roku oparłem tylko i wyłącznie na preparatach Andrzeja Głodzika, to jest od poniedziałku wieczorem do czwartku włącznie wieczorem dostają probiok, siarę mniejszej ilości, lecytynę, karnitynę, glukoza. Preparaty, czyli te preparaty primy. Preparaty, tak. Do picia dwa razy w tygodniu. Czymś jeszcze się wspomagasz, jakimiś innymi preparatami? Znaczy się, Blitzform zacząłem teraz podawać na dwa loty, ale nie wiem, czy to się sprawdza, bo mówią, że kto Blitzformem lotuje, to źle lotuje. Ale ten. Na razie po wynikach widać, że jednak się. Sprawdziło, tak, nie? Dwa loty, one się rozkręciły, nie? I staram się wszystko tak przechodzić na ziołowe, nie? Oregano tam jest z firmy Prima dobre, nie? To im do karmy daje, nie? No i wiadomo, olejki, tam trzosku nie stosuję dużo, tam robię sobie sam takie olejki, ale dodaję witaminę tą anżowo-glukozową do karmy, żeby lepkość była lepsza i widzę, że to zdaje egzamin, nie? A karmy też z Primy stosujesz? Ja tylko z firmy Primy. Na sklepie z innych firm też, bo mam sklep, ale do siebie przyjdzie, może przyjść przy każdym mieszaniu, karmieniu. Zobaczy, jakie karmy ja daję, tylko z Prymy. I jestem zadowolony. Z pełnego karmika lecą. Zobaczmy. Zostały gryty, co zostały. Zawsze są na pełnym karmiku gołębie. Także. A teraz jaki lot będziecie mieli? Teraz mamy Stavenhagen 370. Nie? 370. I też zamierzasz te wszystkie gołębie puścić, czy jakieś zostawisz? Wszystkie gołębie idą, które zostaną, nawet idą. Te, co idą, są do klubu dalekodystansowego. To jest ten szpak przeznaczony, ten ciemny. Pokażmy go, tak. Ten szpak, to on idzie do klubu. Ten tu idzie do klubu. A w klubie to ile gołębi tak wystawiasz na lot? Ja tak 5 wkładam, 6, bo to jednak wiadomo jest. W zeszłym roku już ta rywalizacja też była? Proszę? W klubie tam rywalizacja w zeszłym roku też się odbywała? Tak, no, które miejsce tam zająłeś? No tam nie ma u nas miejsc, tylko są lotniki wyszczególnione, bo to jest nowo klub otwarty, nie? Z Hamburga miałem dobrą samiczkę, też była druga, nie? Młoda. Jako młody mieliśmy z klubu Hamburg, to miałem w Rumi tu drugiego gołębia też. Nie? Tam ta samiczka jest roczna też.
Z tym, że przyszła z tego lotu bez topami, nie? Ale przyszła. Raczej. Rozumiem. Dobrze. To przejdziemy może do kolejnego gołębnika. Pokażemy jeszcze kolegę, jak tam wygląda. Czekaj. Tu mamy gołębnik, gdzie się znajdują samiczki. To nagraj tą tu. Którą? Tam niebieską? Ta głowę tak lekko ma. Z zielonym tym ringiem. Tu mamy. Co to jest za gołąb? To jest samiczka 3907, co była w 2007 roku druga w Polsce. W zespole lotników, 15 konkursów na 16 wkładań. W tamtym roku ciężki Hindenburen weszła w konicach do kurnika. Ktoś po prostu łapał ją na dachu, wyrwał jej pół ogona i 4 lotki. A teraz ją lotujesz w tym roku? I w tym roku lotuje, 4 konkursy ma. Widzimy, to są samiczki same, tak? Tak. Widzimy, u kolegi są w większości gołębie tylko niebieskie, nakrapiane. Pojedyncze się, jakieś pstre trafiają i szpaczki, ale to dosłownie pojedyncze sztuki. No tam jeden czerwony, może jeden, połowy, przepraszam. No, tu zobaczmy. Tu weteranka też 699. O tym mówimy? O tej pstrej. O tej pstrej też tutaj. 14 konkursów jako roczna, ale przyszła mi z pierwszego Saverhagenu, też rozbity mostek ma i nie może latać. Nie? Rozumiem. Znaczy lata, ale nie ten. Ta tu samiczka przyszła. O której? Jak ta niebieska, co ucieka ten. O, tam tylko z tyłu, ta malutka, taka tak, drobna. Taka. Ona jest bez stopa, ale z Hamburga jako młoda, w tamtym roku druga w oddziele. Dobrze. To jest gołębnik, który masz po prostu to samice trzymasz. Same samice widać. Ta była teraz druga z tego lotu. O której mówisz, o tej nakrapianej tutaj? Szpaczka. O tej szpaczce, tak? Ta szpaczka. Dobrze, pokażmy ją tam bliżej, o tak. Widzimy. Konstrukcja gołębnika też widzę, jest podobna jak podobna we wszystkich. Podobna z tym, że jak jest już za ciepło i tego, to mam zasuwę zrobioną i zasuwam, zaciemniam im, jak one kokietują za mocno, nie? Rozumiem. Tu masz gołębie, po prostu te samiczki. Teraz przechodzimy do gołębnika z gołębiami młodymi, tak? To są młode? Tak, to są młode tegoroczne, 59 sztuk to ich jest. Zobacz, to są te, co planujesz do lotu mieć, tak? Tak, to są wszystkie do lotu. Pokażmy. Konstrukcja gołębnika też jest chyba podobna, wszystko? Podobno, wszystko na jeden temat. Zobaczmy. Jest jeszcze wentylacja z boku. Dodatkowo, ale woliera tak. Jest tutaj, właśnie tak, to jest ich woliera. To jest wolierka. Pokażmy taką wolierę. Kolega tutaj ma, one tu sobie wychodzą. No normalnie teraz je oblatujesz też, trenujesz je. Tak, one już latają. A wywoziłeś już je gdzieś? Nie, bo tu jest tak dokładane są, trochę tu z Niemiec sprowadziłem, znów tu siedzi na tych czerwonych obrączkach. Zobaczmy. Tu są sprowadzone. Tak tu wygląda, klasyczne siodełka. No. Ruszt taki sam jak poprzedni gołębnik, ale widzę, mają pełny karmik, tak? Ja młodym zawsze daję do pełnego karmika, że one sobie wybierają, co potrzebują. One teraz mogą sobie swobodnie wychodzić, zamknięte są. Wieczorem wysypuję, żeby do rana nie miały nic w karmiku, żeby nie jadły z tego względu, że później nie chcą chodzić rano na oblocie, nie? Aha, i rozumiem. One sobie chodzą na tego. Nie? A rozpłodowe gołębniki, gdzie masz gołębki? Rozpłodowe tu mam. Tu przejdziemy zobaczyć, może też jeszcze gołębie rozpłodowe. O, tu jest rozpłód, tylko ja tu mam. No będziemy ich tam męczyć. O, pokażmy. Tutaj kolega powiedział 15 par jest, tak? Nie, tu w tej chwili jest tego witka, tego kolegi. Aha. Jest tu. To jest tu więcej. Na przechowanie masz po prostu jakieś gołębie. Kolega zlikwidował, ale tu są te rozpłodowe. Tam siedzi, to jest ta samica 732. Tutaj ta. To jest ta rozpłodowa. No i te pstre takie zgłębie. O tej pstre, co siedzi raz na gnieździe, tak? Tak, to jest ona. To jest ta 732, najlepsza samica rozpłodu z mojego życia. O, zobaczmy. No i zdjęcie na stronie internetowej mamy. Ostatnio mieliśmy chyba jakiegoś gołębia na aukcji wystawione od kolegi Andrzeja Głazika, który z tej pary był, po gołębiu z tej pary rozpłodowej, super od ciebie. Tak. To był młody, który był skrzyżowany z jakimś innym gołębiem od kolegi Andrzeja, nie pamiętam teraz, ale tak, było tak. Tak, wiem, że coś Andrzej mi tam wspominał, to było właśnie po tej 762, bo 3 lata temu ja mu pożyczyłem Andrzejowi 4 samice, te najlepsze moje rozpłodowe, żeby on sobie uchował, jako koledzy sobie wymieniamy, nie? Rozumiem. A takie gołębie jeszcze miałeś 3701, 3702 z tej hodowli? To 37, a od Andrzeja. Od Andrzeja. Miałem, tak. To w tamtym roku niestety ciężki Hindenburen ich rozłożył. Co przy normalnych lotach bardzo dobrze leciały, bo gdy leciliśmy rejon tu Gdynia plus Lęborg, plus Wejherowo, tu miałem pierwszego i drugiego, to były akurat 2 od Andrzeja z maratonu. Ale one wcześniej zdobywały wysokie konkursy. Tak, bardzo dobrze leciała samiczka 3702, niebieska, lekko taka łapciata. Ona zdobywała po 10-11 konkursów, nawet była w reprezentacji w maratonie. Nie? Aha. Kategoria maraton, ona miała w dwóch lotach miała tak chyba 11 koeficent. Nie? Mhm.
jakoś na te dalsze loty, co teraz się będą zbliżać, bo na razie to mamy takie loty na krótki dystans i średni, a te długie specjalnie się przygotowywać będziesz? Jakoś no, masz metodę na te loty? No tak, no tylko żebyśmy wytrzymali do tych długich lotów, bo to się zapowiada na razie, że... Ciężki sezon. Jeszcze jakby mamy 3 loty do pierwszego maratonu, do pierwszej tam 800, to nie wiadomo jak to będzie, czy ludzie wytrzymają z gołębiami, nie? Bo bardzo dużo hodowców ginie, bo w obrzeżnych oddziałach również i u nas zginęło gdzieś w granicach już około 40% gołębi. A jak już załóżmy, że do tych lotów dotrwasz, to na te dalekie loty jakieś specjalne stosujesz, przygotowanie? Ja specjalnie w ogóle do tego klubu, nie, to tam już wtedy puszczam te gołębie w pary, bo 24 na Jana mamy pierwszy lot czerwca. Te samice te będą puszczone do samców, które są nielotowane i polecą z jajek. Nie? Aha, i to gniazdówką będą i leciały? I wtedy z gniazdówki lecą. Tu już jedna jest przygotowywana samiczka taka, już w tej chwili ma małe mutki na tym i 3 samice pójdą z tłustego gołębnika. Rozumiem. Także dziękujemy bardzo. Także każdy mógł się zapoznać, jak wygląda u kolegi Krzysztofa Szymańskiego z oddziału 072 Rumia. Postaramy się kiedyś kolegę odwiedzić, jak będzie lot. Tutaj też jeszcze po sąsiedzku nadmienimy, że właśnie jest kolega Marian Wieczorek, także będąc tutaj na lotach, to będziemy mogli sobie, tak się postaramy, żeby i u kolegi Krzysztofa, i u kolegi Mariana zarejestrować gołębie, jak siadają. Oczywiście relacje postaramy się kolegom z tego zdać. Także dziękujemy bardzo i życzymy dobrych lotów i pozdrawiamy. Dziękuję również. Dobry lot. Dziękujemy bardzo.